Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dziewczyny, kochajcie nas. Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry chłopaki, dzień dobry kochanemu państwu. W związku z kochanym państwem miałem wczoraj bardzo miły telefon. Zadzwonił do mnie pan Wojciech i spytał, czy to tak dla jaj, czy poważnie. Ja powiedziałem mu, że to jest jednak ironia, że ja wiem, że powinno być kochanemu państwu, ale przecież kochani państwo, wiecie o tym, że mówię kochanemu państwu tylko po to, no, żeby było troszkę inaczej, po naszemu. Dobrze, to tytułem wyjaśnienia. Dzisiaj, proszę państwa, imieniny piorunem zaliczymy, ponieważ jest tylko 7 solenizantów. 31 marca imieniny obchodzą Amos, Balbina, Benjamin, Dobromira, Gwidon, Joanna, Kornelia i wszystkiego najlepszego szanownym solenizantom. Moi drodzy, dzisiaj taka piosenka, która właściwie mogłaby być i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i pewnie do końca roku, ponieważ tyczy przepompowywania. I nie chodzi mi tutaj o zakłady miejskie, czy jakąś tam hydrologiczną historię, nie. Chodzi mi o przepompowywanie naszych pieniędzy. Bo my płacimy podatki, rząd z tych podatków jako swoje te pieniądze rozdaje spółkom państwa, a spółki państwa z kolei przeznaczają kupę kasy na reklamę. I dzięki temu mamy olbrzymią satysfakcję, bo my te reklamy sobie oglądamy. I to są nasze reklamy, i nasze spółki, i nasz rząd. I bardzo proszę, piosenka. Kiedyż maluma się niczym małpa kitu, można go wydawać z siłą dynamitu. Many, many jak wodospad płyną same, można kupę forsy wydać na reklamę. Gdy podatki tęgie złupi się od ludzi, wydawania kasy demon wnet się budzi. Bilans spółek Skarbu Państwa tu przytoczę, na reklamę tylko za ubiegły roczek. Telewizji wpadło, żebyście wiedzieli, całe 587 meli, z czego głównie większość przytuliła śliczna telewizja nasza, tak jak dom, publiczna. Czasopisma wzięły, tutaj gra jest twarda, nieco mniej niż TV, tylko ćwierć miliarda, bo nie może przecież ani grosza stracić na swej działalności gang karnowskich braci. Totek, Orlen oraz Polfa i PKO na reklamę górę złotych wydawało. W czubie także kancelaria jest premiera, chyba myśli, że już nikt go nie popiera. Ta ostatnia sprawa daje do myślenia, bo myślenie trochę się w narodzie zmienia. Wobec rządu musi wygrać wyższa racja. Nie reklama będzie, za to będzie reklamacja.